11 lipca w Parku Leśnym Doliny Trzech Stawów wystąpił Dżem, Myslowic oraz Kat i Roman Kostrzewski. To kolejny prezent od miasta dla jego mieszkańców z okazji 150-lecia Katowic. Dokładnie za 2 miesiące świętujemy okrągłą rocznicę, 150-lecie miasta Katowice. I właśnie na te 2 miesiące przed zaprosiliśmy 3 doskonałe zespoły. 3 zespoły, które są ambasadorami śląskiej muzyki. I w kolejności Kat and Roman Kostrzewski, zespół Dżem i Myslowic, czyli te zespoły, z których jesteśmy najbardziej dumni, reprezentujący dobrego śląskiego rocka, no i thrash metal, bo przecież Kat to legenda polskiego i śląskiego thrash metalu. Była to pierwsza edycja imprezy pod hasłem Śląska Scena Muzyczna, która być może w przyszłości będzie kontynuowana. Niewykluczone, że takie koncerty mogłyby się odbywać częściej, mogłyby się odbywać co roku. Choćby dlatego, że takich śląskich legend jest o wiele więcej i łatwo na pewno byłoby stworzyć taką listę, która obejmowałaby, jeśli nie kilka dodatkowych, jeśli nie kilkanaście, to kilka dodatkowych zespołów. Więc pomysł jest wart kontynuowania, ale potraktujmy tą pierwszą edycję jako swego rodzaju eksperyment. Zobaczmy, jak się sprawdzi, a wtedy będziemy mogli myśleć o tym, czy to wydarzenie, które jest warte kontynuacji. Katowice i Śląsk, bo pamiętajmy, że jest to śląska scena muzyczna, więc nie mówimy tutaj tylko o zespołach katowickich, chociaż wielu z nich ma katowickie korzenie, związki z Katowicami, natomiast patrzymy oczywiście na ten Śląsk bardzo szeroko. Na pewno tych zespołów mogło być o wiele więcej. Zaczynamy od 3 i chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że ta trójka to jest zdecydowana czołówka, to jest ta pierwsza trójka, ale też nie chcę tych zespołów w żaden sposób pozycjonować, bo naprawdę jest jeszcze dobrych kilka, które mogłyby tutaj i byłyby godne tego, żeby na tę scenę trafić. Wstęp na koncerty był bezpłatny.